przygoda w wiosce ukrytej w liściach. I tu zaczyna się, moi kochani, nasza przygoda. Aby zostać Naruto, trzeba wykonać 5 różnych zadań. Udało ci się dotrzeć do wioski ukrytej w liściach. Zerknij tablicę zadań, aby rozpocząć przygodę. Siema, mordo, chcesz dyskiem w łeb? Zadanie pierwsze. Zwoje Naruto. Wybierane jest zadanie i dokąd musimy się udać? Weźmy sobie tutaj ramenka, zjedzmy. Hop, zjedzony. I musimy się udać do rezydencji Hokage. Okej. Cześć, 5 wyjątkowych zwojów zginęło, ale możesz znaleźć jej wiosce. Pomożesz mi odzyskać? Nie! Do widzenia. Dobra, mamy pierwszy zwój, moi drodzy. I lecimy. Czy tutaj mogę przejść? Nie mogę. Więc wychodzimy i szukamy kolejnych zwoi. Walniemy sobie od razu tutaj torpedziochę i poszli. Wow, powiem wam szczerze, że dużo graczy gra w ten tryb. A w trybie kreatywnym się to zdarza rzadko, żeby dużo graczy grało w tym trybie. Okej, muszę poszukać zwoje. Gdzie takie zwoje mogą leżeć? Mam jakieś rameny, ale dopiero będziemy musieli je pewnie pozbierać w następnym etapie gry. Może tutaj? Chyba nie. Odpalamy naszą kozacką lotnię i szukamy dalej. To jest chyba jeden ze zwoi. Mogę go podnieść? Coś z nim zrobić? Nie, to jednak nie to. Pięknie. Dobra, to nie jest scroll, to nie jest scroll. Tutaj ramenik, ramenik. I moi kochani, mamy pierwszy scroll. Wow! Jeszcze tylko 5, a ja dopiero pierwszy znalazłem. No to jestem najgorszy. Okej, znaleziono zwój. Pierwszy do kolekcji. Lecimy dalej. Wejdźmy sobie tutaj na daszek i oczywiście, że jest na daszku. Teraz jak jesteśmy tak wysoko, możemy się rozejrzeć po okolicy. Może gdzieś tutaj jeszcze jakiś zwój leży. A może i nie? No to lecimy dalej szukać. To nie może być przecież takie skomplikowane. Właśnie. Scroll, zobaczcie, stoi na samym środku, a ja go nie widziałem. Ja go pomyliłem z ramenkiem. Dobra, tylko jak na to mam teraz wejść? A, tutaj. No okej. To lecimy dalej. Jeszcze nie było mnie gdzieś tutaj. Halo? Czy jest tu jakiś zwój? Tu byłem. Tu jest ramenik. Może gdzieś tutaj w krzakach. Nie ma. A nie, zebrałem już wszystkie. Dobra. Czyli musiałem jakiś zwój przypadkowo zebrać, nawet nie zwróciłem uwagi jak kiedy. XD. Dobra, siema mordko. Dzięki za pomoc. W ramach nagrody możesz zatrzymać sobie jeden ze zwojów. Udaj się do pomieszczenia z nagrodami, aby go otrzymać. No i łatwo. Jak ja tam idę. Pomieszczenie z nagrodami, moi kochani, było dziś tutaj z przodu. Tak jest. To jest nagroda, pokój. Super przetłumaczone. No i moi drodzy, mamy pierwszy zwój. Okej. W tej wiosce zaczyna się wędrówka Naruto. Razem z przyjaciółmi przeżyli wiele przygód i nieraz ocalili to miejsce. No dobra. Skoro tak mówicie, to chyba tak jest. Dobra. Lecimy po kolejne zdanie. Zadanie numer 2. Trening Kakashiego. Rozpoczęto zdanie, czyli musimy iść teraz potrenować. Nauczymy się pierwszych ciosów czy tam tajnych umiejętności Naruto. Super umiejętności. Siema! Zaatakuj te manekiny ćwiczebne. Manekin ćwiczebny. Cyk. 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 Trafione, trafione, zatopione. Co dalej? Potrenuj ze mną, gdy zechcesz. Zyskasz więcej siły. Okej. Rozumiem, że chyba muszę zlokalizować kolejne cele gdzieś na mapie. Ej, ej, ej. Mamy. Mamy tutaj. Patrzcie, patrzcie. Oponent jest u góry na dachu. Dobra. Dobra, trafiony, łatwo. Oto lecimy kolejnego powalić. Zbieramy oczywiście cały czas ramenki. Jesteśmy głodni i mamy kolejnego na dachu. Jakże. Pyk, trafiony. Ile tych jeszcze celów muszę pokonać? Chyba już, trafiono wszystkie cele. Wróć do Kakashiego, dobra. Od razu z góry chciałem przeprosić wszystkich fanów Naruto. Ja nie oglądałem żadnego odcinka, jestem fanem Dragon Ball, ale mam nadzieję, że znajdę kiedyś czas w swoim życiu i że nadrobię Naruto. Wszystkie sezony na pewno obejrzę. Rozmawiaj. Pięknie! Z tobą wioska jest bezpieczniejsza. Drugie zdanie mamy zaliczone. Kolejne, trzecie zadanie. Pomoc Sakury. Rozpoczęto zdanie. Lecimy. Tylko weźmy sobie jakieś splasze na drogę. Jak to mówią, w drogę. Dobra. Siemano. Zapasy medyczne czekają na dostarczenie. Odkryj wioskę i przekaż je adresatom. Wróć do mnie, gdy skończysz. Okej, ale czy to było z tobą te zadanie? No dobra. Chyba tak. Z przodu mam daleko jakąś strzałkę, to chyba o to chodzi. A jak nie o to chodzi, no to za chwileczkę się dowiemy, o co chodzi. Tutaj chyba mogłem odebrać kolejny zwój, tak jest. Odbieramy i mamy to, wow! Wow, 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 wow. Ulubiony daniem Naruto jest ramen. Zjedz sobie miskę, albo dwie, albo nawet i trzy, tak, i będę gruby. Bar z ramenem znajduje się na rynku. Okej, tutaj oczywiście oni zajadają pyszny ramen. Ja jeszcze nie miałem okazji w życiu jeść ramen. Naprawdę, widzowie, a chciałbym zjeść, ale jakiś dobry. Jeżeli wiecie, że zjesz dobry ramen, dajcie znać w komentarzu. Tutaj sobie oczywiście możemy siąść, zjeść ramen, a my zjemy, moi kochani, pizzę, bo leżała na stole. A jak? Dobra.
Nie świrujmy, lecimy z kolejnym zdaniem. I tutaj, moi kochani, palą nam się jakieś drzwiczki. Otwieramy. Dostarcz zaopatrzenie medyczne. Dobra. Zaopatrzenie dostarczone. Tylko o to chodziło? Właśnie przyszła nowa porcja moich ziół leczniczych. Pomóż je rozdać, gdy uznasz, że już czas. Okej. Czyli okazało się, że jeszcze musimy kilka drzwi odwiedzić, tak? Rozumiem. To jest fajne, że jak sobie nabiegniemy na to, pyk, to odpala nam się skakanie. Zarąbiste. I tutaj musimy też dostarczyć przesyłkę. Pyk, czyli bawimy się takiego listonosza. Dobra, zaopatrzenie medyczne. Niech będzie. Tutaj też? Oczywiście, że tak. Pyk. I chyba jeszcze jedna paczka. O! Wróć do Sakury. No to wracamy. Siema, Sakura. Jedyna Sakura, którą znam, no to jest skin do Spike'a w Brawl Stars. Nie masz sobie równych. Dzięki za pomoc. Ja też ci dziękuję. Kolejnym zadaniem jest misja Sasuke'ego. O kurde, to będzie dobre. To będzie coś, czuję dobre. Rozpoczynamy. Rozpoczęto zadanie. Więc let's go. Ale odbierzmy sobie po drodze kolejny zwój. I mamy tutaj. Zaufani członkowie drużyny 7 Naruto trenowali razem, by zyskać siłę i wykonywali mnóstwo zadań dla dobra wioski. Tutaj mamy taki fajny mural, okej. Okay. A też tutaj, mordko, nie dokolorowałeś. Dobra, tu mnie zaskoczył, jednak nie da się tego zamazać. Ha! Prawie się dałem nabrać. Okej, gdzie mamy teraz iść? Tutaj. Zadanko mamy kolejne. Siema! Śledzę szpiega w wiosce. Pomożesz mi w poszukiwaniu wskazówek? Oznacz je po znalezieniu. No dobra, no tak zrobimy. Wskazówka. Oznaczamy. Pyk! O to chodzi? A nie. Oznacz ślady walki. Ślad walki oznaczony. A jak? O, o, jest kolejna wskazówka. To jeszcze z pewnością jedna mi została. Tylko gdzie? Jest wskazówka u góry. Tutaj mi się zaświeciła. Więc musimy wbić na... No, wskakuj. Górę, tak? I wskazówka jest tutaj. Dobra, mamy to. Znaleziono wszystkie wskazówki. Wróć do Sasuke'ego. Już jesteśmy, Sasuke. Dawaj. Mhm. Okej, okay, po angielsku. Także dzięki stary za zadanko. Lecimy odebrać kolejną nagrodę. Otwieramy zwój i mamy to. Wow! Co to jest? Czy wy to widzicie? W mrocznej przeszłości Naruto walczył ze swoim rywalem Sasuke. A stawką była przyszłość wioski ukrytej w liściach. Po epickiej bitwie wycofali, bądźcie przyjaciółmi i pracujcie razem. Okej. Okay. I tutaj mamy też jakąś tutaj grafikę Naruto, no ale to... To jest majstersztyk. Czy wy to widzicie, jak to wygląda? Wow. Ktoś tutaj naprawdę się narobił. To jest coś pięknego. Wracamy do wioski. I moi kochani, stała nam chyba jeszcze jedna misja. O kurcze. Dopiero zwróciłem uwagę, że to tak kozacko wygląda. Spójrzcie. Zarąbiście. To są chyba wszystkie postacie z Naruto, co nie? Nie no, kozak konkretny. Dobrze to wygląda, serio. Ostatnia, piąta misja. Ukończ 4 zdania, by odblokować. Piąte zadanie rozpoczęte. Lecimy. Wejdźmy sobie do rezydencji i zobaczmy, czy tutaj przypadkiem nie czeka na nas jakaś rozmowa. Przyjmij ofertę Naruto. Okej, przyjąłem ofertę i uwaga! Wow! Wow! Ale to jest kozackie. To jest ten taki lis, który wychodził z Naruto? To jest to? Bo ja wiem, że tak mniej więcej wyglądało. Naruto i Kurama są połączeni. Dzielą swoją czakrę. Moc i są ze sobą na zawsze splecieni. Porozmawiaj z 9-ogoniastym, aby otrzymać dar wielkiej mocy. O kurczę, czyli to jest 9-ogoniasty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, miał chyba 9. Ale to jest przepięknie zbudowany. Spójrzcie na to, jak to wygląda. To jest niesamowite, że ktoś takiego coś zbudował. Wow. Boom. A tutaj Travis Scott. No nie mam po prostu pytań. Dzięki za pomoc wiosce, jesteś prawdziwym ninja! Ten Teges! No ten Teges, no! Zobaczcie na mnie, jak ja wyglądam! Przyjąłem czakrę 8-9-ogoniastego! Wow! Czy mogę coś zrobić z tym? Tylko zbić z kimś piątkę. Tak więc, moi kochani, zostałem oficjalnie Naruto. Jestem zadowolony, wykonałem wszystkie zdania. Jeżeli jeszcze ich nie wykonaliście, no to zapraszam do wykonywania. Macie u góry kod do mapy. Jeżeli jeszcze nie strzeliłeś mapeczki w górę, zrób to właśnie teraz. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!